Trzymam wielki, ogromny statyw, ponieważ nagrywałam wam właśnie filmiki. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Mamy dzisiaj kolejny dzień, kolejnego vloga. Mam nadzieję, że miło spędzicie razem z nami czas. Matko, jaki ten statyw ciężki w ogóle, co ja tutaj wymyślam. Krzysiek i Leo dzisiaj mają taki dzień taty i synka. Pojechali do lasu, zbierać liście, pojechali na spacer, ponieważ do przedszkola będą wykonywać pracę. Będą wykonywać pewną pracę, ale to pewnie wam dzisiaj pokażemy. Dzisiaj też Krzysiek ma w planie upiec ciasto ze śliwkami, także standardowo wrzucimy przepis i pokażemy wam krok po kroku, jak mąż to ciasto wykonuje. Pokaż, jakiego masz listka. Taki żółciutki jest. Ładny, idziemy dalej. Co tutaj jest? Muchomor. Gdzie? To jest taki muchomor, wiesz? Co? O tutaj. Pokaż. Jaki fajny, pomachaj. Juhu. Idziemy dalej szukać. Leoś, zobacz, ile szyszek leży. Ja cię nie mogę. Pozbieramy troszkę szyszek? No to dawaj, zbieraj i tu ładuj, tacie. Ładuj, tacie, tu szyszki. Jedna, druga. Jeszcze są szyszki? Dawaj, tutaj ładujemy. Proszę bardzo. I tam dalej teraz idź po szyszki. Staring at the message marked as red, calling all the shots I'm left for dead. Before too long, there's nothing left. Co tam masz? Jaki fajny listek. Nada się do pracy. Gratulacje. Idziemy dalej. Siu, co tam masz? Jakie piękne liście. Ja się nie mogę. Chciałabym wam pokazać nowości od Maybelline, jakie dostałam. Teraz hulają ogromne promocje w Rossmanie, także mam nadzieję, że może wam coś się przyda, a to są tak naprawdę takie kultowe produkty, które już testowałam, które świetnie się u mnie sprawdzają, także zaraz wam pokażę, co tutaj mam w środku. No dobra, już wam pokazuję, co tutaj mam. Pierwsza rzecz, już otworzyłam pomadkę, żeby wam pokazać. Pierwsza rzecz to kultowy produkt. Ja pamiętam, że zawsze w mojej kosmetyczce znajdowały się te tusze z Maybelline, także nie będę nagrywać oddzielnego filmiku, co kupić na promocji w Rossmanie, ale stwierdziłam, że te produkty od Maybelline są naprawdę godne uwagi, także maskara, rewelacja, polecam serdecznie. Kolejna rzecz to korektory. Ja uwielbiam te korektory od Maybelline. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go testować. I to jest chyba jakaś nowość. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja zawsze, jeżeli chodzi o takie nowinki kosmetyczne, makijażowe, trochę do tyłu jestem, ale wydaje mi się, że to jest nowość. Tą starą wersję pamiętam, bardzo często w Londynie kupowałam, natomiast tą jak najbardziej będę chciała przetestować. Kolejna rzecz to pomadka. Moim zdaniem pomadki od Maybelline są bardzo kultowe, są piękne, długotrwałe i to jest akurat numerek 540 Hollywood Red. Uwielbiam pomadki od Maybelline, one są po prostu rewelacyjne. Zawsze były, moim zdaniem i będą. Tutaj mam eyeliner w takim odcieniu granatu i jeszcze kredka. Kredka do brwi, też bardzo znany produkt, bardzo fajny, dużo osób sobie chwali, także o, proszę bardzo, produkty od Maybelline, moim zdaniem naprawdę warte uwagi. Będzie grane ciacho. Ze śliwkami dzisiaj. My zawsze, dzień dobry, my zawsze używamy, słuchajcie, Krzysiek, bo ja nie piekę, tego wiadra, chciałam powiedzieć, garnka, wiadra, prawda? Wiadra, wiadrze robimy. Zawsze w garnku, no. Jeszcze w pilkę. Nie, Leoś nie lubi głośnych, tak, mikserów. Tak, Leoś nie lubi odkurzacza, nie lubi głośnych tak, mikserów. Więc powiemy Leoś wszystkim, że na początek dajemy 5 dużych jajek, do tego 3/4 szklanki cukru i to wszystko mieszamy na puszysty. Dobra, i to będzie ze śliwkami, tak? Tak, dokładnie. Dzisiaj. I przepis wam zostawimy na dole, o. Pokaż, co masz, Leosiu. Proszek do pieczenia to jest, wiesz? Pokaż. Tak, i to też będziemy dodawać do ciasta. Mąkę tortową, tak. Mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia. Mama. Zaraz dodamy, no. Zaraz zobaczysz, jak będziemy dodawać. Zobacz, mama. Teraz tatuś będzie dodawał mąkę do tych jajeczek, które już ubił. Proszę bardzo. Jakaś nieżno-biała.
Widzisz? Zaraz cię podrzucę, zobaczysz. I teraz proszek do pieczenia. O, zobacz, teraz tata będzie proszek wsypywał. A ja cię zaraz podrzucę, zobaczysz, jak to wygląda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak to mówi Krzysiek, bardzo proste i szybkie ciasto. Ja się teraz zajmę śliwkami, poprzykrajam je na pół, wyjmę pestki i proszę bardzo, zobaczcie. Dobra, piekarnik już nastawiłam, także zabieramy się za śliwki. A później, tak jak wam chyba mówiłam wcześniej, Krzysiek i Leoś już taką bardziej wieczorową porą będą robić, zabiorą się za robienie tego drzewa, tej pracy plastycznej do przedszkola, także też wam pewnie pokażemy, jak będą to wszystko robić. No właśnie. Dobra, śliwki gotowe, nożyczki gdzieś posialiśmy, także mamy tak, już wyłożone ciasto i zaraz będziesz układał śliweczki, tak. Przepis wrzucimy, prawda, na dole. Pewnie. To jest podobne ciasto do tego z truskawkami, prawda, twojego popisowego chyba, no, mi się podobne. Wydaje. Tutaj zamiast śliwek myślę, że spokojnie można położyć truskawki lub jeszcze inne rzeczy, ale no my zrobimy ze śliwkami. Mamy dużo śliwek, mamy jesień, także śliwki jak najbardziej myślę będą pasować. I układamy skórką do dołu, tak? Tak było w przepisie, chociaż powiem wam szczerze, że zastanawia mnie to. No właśnie. Mama, gotowa? Tak, będziemy piec teraz, syneczku, wiesz? Do piekarnika wrzucimy. Tata śliwki już... Leoś się już nie może doczekać, tata układa śliwki. Bardzo dobrze. I już. I na ile wrzucamy do piekarnika? Na 180. I na jaki czas? Na 45 minut, ale oczywiście musimy to pilnować. Tak. Zobacz, pokaż Leosiowi, on się doczekać nie może. Ojej, to wy tyle pięknych rzeczy dzisiaj w lesie znaleźliście, Leosiu. Tak. I będziesz robił z tatusiem drzewo, będziesz tacie pomagał? Tak. Są liście, jest kora, nożyczki. I gdzie jutro zaniesiemy? Pomniopiam. Do... Do przedszkola, dokładnie. Ja nie mam niestety zdolności plastycznych, absolutnie się za to nie biorę, ale dzisiaj jest taki dzień tatusiowy i Leosia, więc chłopaki myślę, że sobie fajnie poradzą razem. Tutaj mamy klej. I mamy klej. A później. Tata, to jest ujazd. Drzewo. A co tu robisz? Małe drzewo. Tak. O, gdzieś nie umarzają nogą. No właśnie. A co mi tata tu jest od łajki? Mama? Wiesz co, on jest zamknięty, tylko z tej strony tak ma, żeby mógł ładnie stać, żeby taką ma podstawkę. No. Ten klej. O, widzisz jak ładnie stoi? Lili, czy ty musisz cały czas sapać? Czy ty jesteś zmęczona dzisiaj? Czy tobie jest gorąco? Powiedz ty mi. Lileczko. Tata rysuje drzewo. To nie wszystko. No i jeszcze to nie wszystko. Dopiero się teraz zaczyna wszystko. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody singing oh, everybody singing oh. Patrzcie, te wszystkie liście Leoś tak pięknie pokleił. A drzewo mamy takie... Tak. Jeszcze troszkę kory może. Tak, jeszcze troszkę tutaj. Na pniu, dokładnie kory i będzie super. Piękne. Ale już dalej pikleja liście i przygotowuje tacie. Jak ja wyglądam już po całym dniu jak prima donna. Zapomniałam wam powiedzieć, że ciasto wyszło przepyszne. Naprawdę wyszło takie dobre. Połączenie takich... Okej. Leo szaleje. Połączenie tego ciasta, ono było dość słodkie, z kwaśnymi śliwkami, poezja. Także polecamy takie ciacho wszystkim. I tak się właśnie teraz zastanawiam, że już chyba niedługo najwyższa pora, żeby zacząć kompletować wyprawkę. To sobie dzisiaj, słuchajcie, pogadamy. To sobie po prostu dzisiaj pogadamy.
Josi go kupuje, ja mam kupić syny do kaczki. No bo kaczka kupuje pocztowe znaczki. I poproszę o kilo sera, powiedziała, tak? U fryzjera. A przecież jest ser w sklepie. No właśnie, ser jest w sklepie, a nie u fryzjera. Pomyliła się. No. Także pora już po prostu zabrać się za wyprawkę. Wiecie, co ja mam dla maluszka dopiero? Dla maleństwa, bo jeszcze nie znamy płci. Dwie pary skarpetek. Białe i błękitne. Także czas już zacząć działać. Nie pogadamy chyba sobie jednak dzisiaj, bo jest za głośno. Za bardzo tutaj się dzieje szaleństwo. Baby, let me love you, let me love you.